Hej, witam was wszystkich prześlicznie, moje kochane pegazusiki latające. Wyobraźcie sobie, że nagrywałem właśnie 13 minut swojego głosu i zorientowałem się, że nie nagrywam frapsem. Fenomenalnie, jak najbardziej, tak? Ale to jest jedynie okazja do tego, abym troszeczkę inaczej zaczął tą grę. Dlaczego? Bo stwierdziłem, że troszeczkę wam opowiadam, bo jakby nie patrzeć, Diablo troszeczkę mnie zmęczyło. Diablo 3. I jakoś tak o spale rozmawiałem. Ale to nic, już jesteśmy z powrotem. Będzie wszystko bajer. Dlaczego jestem w kopalni? Dlatego, że... Czekajcie, bo tu jest za ciemno, a ja wiem, że wy nie lubicie, jak jest ciemno. Dlatego jestem w kopalni, gdyż iż ależ albowiem... Oj, poszedłem troszeczkę po diamenty, troszeczkę. Mam dwa, mam troszeczkę kryształów, muszę przestać mówić troszeczkę, bo potem sobie z tego jaja robię i wychodzi troszeczkę pół odcinka. Okej, to była nasza droga wejścia. Co jeszcze chciałem rzec? Mieliście do mnie w komentarzach, może nie tyle pytania, co takie dawaliście mi rady. Na pewno zrobiłem, proszę bardzo, z drewna, z drewnianego mieczyka, tutaj ten dagger, czyli sztylet. Na pewno idę pod expić i nie uwierzycie, ale zginąłem w lawie, miałem 6 level i spalił mi się cały exp. No myślałem, że... Wejdę, kurczę. Myślałem, że po prostu się potnę białym jeleniem, a że nie mam białego jelenia w domu, no to się pociąłem białym słoniem, którego też nie mam. O, co to było? Czyżby experience? Experience. Dlaczego my idziemy w taki sposób? Dobra, o właśnie, też mówiłem o tym surowcu. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Co to jest? Kakao? Cinnabar ore? Nie mam pojęcia, to pewnie z moda jest dodane. Ciekawe. A. Ciemno. Ciemno! O. A, cześć! Okej, dobra. Przesadzam już. Chciałbym się stąd wydostać. O, teraz tędy. O, psa. Co jeszcze chciałbym zaznaczyć? Zaznaczę na pewno to, że idziemy pod expić i pójdziemy do tej wieży walczyć z bossem. Co jeszcze by tu dodać? Walki z bossem są. Dobra, to tylko lawa pewnie mi tu pyka, pstryka. Nie wiem dlaczego w ogóle Notch czy ktokolwiek inny dodał odgłosy lawy. A, to te pierdółki strzelające, aha. Ale ona sama tak bul. Jakoś dziwnie robi i nie podoba mi się, bo ja zawsze czekałem na... Znaczy, czekałem, szukałem slime'ów, a to okazało się, że ta lawa takie odgłosy wydaje. Stamtąd przyszliśmy, bo tu sobie zabarykadowałem miejsce, w którym zginąłem. Jakimś Nie. Kurde. Gin. Spamie. Na szczęście się nie niszczy. Spamie. Jezus, co jest? Czego to tak wolno szło? O. Jest to jabłko. Nie. Strzelasz w sufit, nie strzelaj mi. Kurde! Strzelił mnie w czoło. Gdzie? Lol, już się przestraszyłem, że jesteśmy gdzieś, gdzie nie ma respa naszego. Dlaczego mnie respi na drzewie? Co to, jakiś Tarzan jestem? Z drzewa. Dobra, okej, zginęło nam się. Na pewno wrócę po tego expa. Jest dzień. Ups. Coś mi zwiesiło grę. Jest dzień, co mnie też bardzo cieszy, bo nie lubię biegać w nocy. Przy okazji jeszcze po drodze zjemy tutaj o lisa jakiegoś. Au! Przepraszam cię, lisku. Achievement. A ty co? Co to było? Gin! Śmiercią nienaturalną. Okroję cię, no. Dobra, i tu jeszcze coś widziałem. O, cześć chicken.
Okej. Okay. Wiecie co, ten dagger jest beznadziejny. Tyle wam powiem. Ja stworzę zaraz miecz taki duży. Bo ten dagger naprawdę. I poszedłem za waszą radą, zobaczcie. Zbiera się drewno. Tak jak należy. I teraz jestem ciekaw, czy to się zbierze. A wiem, że się zbierze. Okej. Okay. Czy ma maksa? Mam. No nie! No, co jest? Ja widziałem u innych, że się zbierały takie drzewa. No, to już jest przeginka. Nie podoba mi się to. Ej, coś jest nie tak naprawdę. O, co tu się stało? coś musi być nie tak. Czekajcie, właściwie ja? Czy ja gram na... A, macie Smooth Lightning. Proszę bardzo, ustawiłem wam na 100. Po prostu słucham waszych... Wow, przestraszyłem się. Ty rośniesz? Urósł przed chwilą, prawda? O, chyba źle, że zacząłem z nim. A! No! Kurde! Czego tak mocno? O nie, zaraz ci wyrwę kieł i obiorę ze sierści cię. Teraz mnie zdenerwowałeś. Mogłem z nim nie zadzierać. Też jestem jakiś stuknięty. Ha! My, koza! Siema, siema. Au! Jak mnie... LOL! Zabrałeś mi expa. Okej, gdzie jest nasz experience? O, co to było? Dziwne mają te odgłosy, nie powiem. Dlaczego to drzewo duże mi się nie zebrało? Może mi ktoś powiedzieć? Gdzie jest mój exp? Otwórz paszczę. Paszcza! Raz. Nom. O! Ha, dzięki. Wyplułeś. O, jabłko. Ale naprawdę nie wiem dlaczego. Te się zbierają, a te duże nie. Nieważne. Co ja jeszcze chciałem zaznaczyć? Kurde, nie zaznaczam już. Co ja chciałem dodać? Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że pingwin się ze mnie śmiał, polski pingwin. Na początku, że na początku jak boksa. Co ja chciałem? Poczekajcie, bo jakoś tak nie wiem, o czym myślę. Że na początku mojej serii z jogboxem miałem jednorożca, który jest najszybszym zwierzęciem. Gdzie mi uciekasz? Zwierzęciem biegającym, które można osiodłać. No i tak troszeczkę się z tego pośmiałem. Będę na polskim pingwinie jeździł. Ale ja muszę co mieć? Ja wiem, co ja muszę mieć. Kurza stopa. No i co ja zrobię z tym koniem teraz? Chrom, chrom, chrom właściwie. Nom, nom, nom. Okej, okay, robi się niebezpiecznie na zewnątrz. Czy ja po tego expa mogę zejść? Mogę zejść. Schodzimy jak najbardziej. Tutaj? Jak najbardziej tu. O! A ty co tu robisz? Obawiam się troszeczkę, że ja... że ja za mocno obrywam od szkieletów, które tak naprawdę nie powinny mi aż tak dużo robić. Co za tym idzie, potrzebuję jakiejś dobrej zbroi. I tu trzeba znowu zjeść. Potrzebuję zbroi, potrzebuję oświetlić też tamten teren, bo się boję. O, nie, nie, co jest, co jest? Chodź, chodź, dawaj! Na gołe klaty, nie ma lipy! Lawa za mną. Dobra, o, super. Ale nadal się boję. Szkieleta słyszałem. Nie, 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 nie. Ja tu jeszcze słyszę jednego wariata. Czekajcie, zobaczymy. Gdzie ja go słyszę? O! Co to? Tam jest szkielet. A! Zostawcie mnie! Leave me alone! O k***a, to już nie jest śmieszne. A! Co to? Nie, wychodzę! Nie! Idę sobie stąd, pierdziele! Nie, 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 nie!
O Jezu, jak mnie ciary przechodzą. A! Kurde! A! Nie, giń! Giń! A! Dobra. O nie, trzeba... Ja się boję, kurde! Po co ja tu wchodziłem? Idę stąd, idę sobie stąd. Ja tylko potrzebuję trochę tego, żeby się wystakować do góry. Ja tu nie wytrzymam psychicznie. Nie rozumiem, że się boję Minecrafta. No co się dzieje? Autentycznie tu się przestraszyłem. A to ty... No nie, no coraz wyżej on jest. Dobra, okej, okay, jemy, szybko jemy tutaj. To co trzeba jemy. Okej. Dobra. Czy ja wspominałem o pikaksie? O pikaksie wspominałem jak najbardziej. Ściąłem drzewo. Nie rozumiem, dlaczego to duże się nie rozwala, ale to nic. Może to tak ma być. Dobra. Co jeszcze by tu... Możemy zbudować, troszeczkę zmodernizować nasz domek dzisiaj. Będę bardzo zadowolony, bo jest malutki. Malutki. A malutkich domków nikt nie lubi. Z jakiejś choroby się nabawimy, siedząc zamknięci w takim małym pomieszczeniu. Okej, tamtędy muszę wyjść. Jak mi coś zrobisz, to ci powyrywam te kości z miednicy. Kurde, nie, ja słyszę tego wariata. Chrząszcza, chrabąszcza, właściwie tego, jak on... O, słyszycie go? On tu gdzieś jest. Kurde. Jak mnie złapie, to nie wiem. Skorpiona słyszę. Się rozejrzyjmy się. Jest dość bezpiecznie. To pozbieramy to. Okej, dobra, mamy to. Po politycznemu. Nie, będziemy rozmawiać jak polityk. Wie pan, ja jestem w stanie zbudować dom. Jak najbardziej. Polska to dobry kraj. Wiecie co, ja nie chcę. Dobra, jest okej. Okay. Nie wychodzę stąd. Co my tu mamy ciekawego? Możemy sobie... wyobraźcie sobie właściwie, że użyłem tego oto miecza w sposób kategorycznie zabroniony i debilno-idiotyczny. Wziąłem do góry, kliknąłem. Spadłem i się zabiłem. Siema. Okej. Okay. Z tego nic nie zrobimy. Pst, kryształy na razie odłóżmy, bo ja wiem, że one się przydadzą potem, nawet wiem do czego, bo mi ktoś powiedział, albo ja nawet sam sobie zobaczyłem. Okej, okay, dużo węgla mamy, dużo tutaj, proszę, ajajajajaj, to trzeba by było troszeczkę to przepalić i sobie zrobić zbroję fajną, póki nie mamy diamentowej. Ale nie użyjemy do tego węgla, bo troszeczkę mi szkoda węgla. Przepalmy to drewnem. Okej. Dobra, czyli to drewienko zamienimy sobie na zwykłe. Że będzie, widzę, zaraz wyjść na zewnątrz. Nie wiem, czy robić piwnicę, czy raczej robić dach. Ale chyba zmodernizujemy to w ten sposób, że zrobimy sobie dach. Bo nie chce mi się wchodzić w te podziemia. Boję się strasznie. Głupia gierka. Nie straszy. Się boję się. Nie lubię tego tam. Ba! Okej, dobra. Żeby nie zamulać, troszeczkę przyspieszę. Troszeczkę przyspieszę moje tempo mowy. Bo to korzystnie wpływa na oglądalność. No przecież nikt nie będzie chciał słuchać jakiegoś kolesia, który gada od rzeczy na dodatek wolno i mozolnie. Dlatego szybko zjemy drewno. Tym razem nie będziemy wielcy, bo drewno jest z ściazgami, a ściazgi wchodzą w dziąsła. Jak mnie coś tu zaatakuje, kurde, przysięgam, wszystko spalę. Spalę wam matkę, ojca, dom, dzieci, wszystko. A ty nawet nie próbuj tu podchodzić. Więc zbudujmy.
spróbujmy. Co jest, mamo? Co się tak skradasz? Ja tutaj gram. Chcesz popatrzeć, co robię? Widzisz, buduję sobie domek. Co ty robisz? Kogo? Nice, nice. Będą zadowoleni, zapewne. To już ich rodzice pewnie mówią. Dobra. Buduję dom. Powiesz mi zaraz, mamo, moja kochana, co o tym myślisz? Taka klita, wiesz, 2x2, nie? Kawalerka. Zresztą dziewczyny nie mam. Zobacz, jakie tu fajne są. Patrz, co tam jest. Duch, który mnie zabije pewnie. Już nie pierwszy raz dzisiaj ginę. Zresztą słyszałeś chyba, jak się darłem. Herbatkę mam, dziękuję. No. Nie wiem, czy słodziłem chyba. O! Szczur! Czekaj, bo tu gdzieś szczur mnie chce zaatakować. Patrz, jest bestia, widziałaś? No wiem, że okropne, a wiesz, jak ja się tego boję? Jak on nagle skacze na mnie i mnie gryzie? No straszny. Okej, okay, dobra, wracamy do budowy naszego domku. O, nie wejdę tak, dlaczego? Mamy tutaj kamień. Kamień użyjemy. O, jako drabina. Drabina. Co to tam w rogu? Tam? Skrzynka. O! Widzisz? Skorpiony. Jak tu przyjdą, to praktycznie jest po mnie. Czy to było sarkastyczne? Nie, bo są okropne. Pająki takie duże. O! Upatrz! Co to? O! Tam jest noc, tam jest dzień. Nie czuję się dzisiaj dobrze. Chyba. Jezuś, co mnie straszy?